Campus. Same sztosy. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska, a dziś porozmawiamy o roli uczelni w pandemicznym systemie edukacyjnym i o tym, czy to właśnie tworzenie i przekazywanie wiedzy jest i powinno być wciąż głównym zadaniem uniwersytetu. A naszym ekspertem jest dziś Tomasz Szymański z Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, związany także z inkubatorem przedsiębiorczości UW. Cześć Tomku. Cześć Justyno, dzień dobry Państwu. Tomek, wyczytałam też, że prowadzisz rozmaite przedsięwzięcia z zakresu tak zwanej idei Creative Collaboration i mam wrażenie, że dziś jest idealny moment do tego, żeby porozmawiać o takich właśnie kreatywnych przedsięwzięciach opartych na współpracy międzynarodowej, które są realizowane na Uniwersytecie Warszawskim. Właściwie za kilka godzin startuje hackathon edukacyjny, czyli wielka międzynarodowa impreza, której jesteś jednym z głównych organizatorów. No ale czym jest hackathon? Po co to Uniwersytetowi Warszawskiemu? I jakie korzyści z tego wydarzenia będzie miała cała nasza społeczność? Super, bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Pomysł na hackathon zrodził się już w kwietniu 2020 roku, po tym jak uniwersytety w Polsce, a wcześniej szkoły podstawowe i średnie przeszły na zdalne nauczanie. Mieliśmy kilka pomysłów po drodze, jak to zrobić. Jednym z najważniejszych pomysłów było to, żeby zrobić hackathon, który wychodzi swoim działaniem poza Polskę. I też to, żeby doprowadzić do organizacji na wielu uniwersytetach równolegle tego hackathonu, no to też poświęciliśmy ten czas od momentu, kiedy wpadliśmy na pomysł hackathonu. Sam hackathon ma za zadanie odnalezienie czy wypracowanie przez zespoły, które się do nas zgłosiły, odpowiedzi na wyzwania. Postawiliśmy sobie dwa wyzwania w tym hackathonie. Jedno dotyczy zaangażowania w proces nauczania, czyli jak po stronie teaching i learning utrzymać pełne zaangażowanie w ciągu jednych zajęć, dnia, tygodnia, miesiąca. I to jest jedno wyzwanie. Drugie wyzwanie, jak integrować siebie, a z naszej perspektywy, jak integrować społeczność uniwersytecką, kiedy wszyscy są przed swoimi komputerami, w swoich mieszkaniach czy domach i niespecjalnie mają możliwość innego kontaktu niż kamera i mikrofon. I to są dwa te wyzwania. Chcielibyśmy skończyć ze zbiorem pomysłów na rozwiązanie tych problemów, ale w takim pozytywnym rozumieniu tych słów. Ja mam takie pytanie bardzo techniczne, to znaczy mówisz o dużych wyzwaniach i dużych zagadnieniach, które chcecie rozwiązać, a jak to realnie wygląda? To znaczy, czy to się zaprasza jakąś grupę ludzi w jakieś jedno miejsce, zamyka ich w pokoju i mówi, a teraz wymyślajcie to, czego ministerstwu się na przykład nie udało dobrze wymyślić? I czy jaka tu jest rola, jest to jakaś rola aktywna studentów? Jak to wygląda? To powiem już, jak to wygląda w rzeczywistości pandemicznej. No, to jak to wyglądało w przeszłości, to już jest historia. Teraz wyglądało to tak. Najpierw chcieliśmy porozmawiać z różnymi uniwersytetami, formalnie lub nieformalnie związanymi z UW, o tym, z jakimi problemami oni się borykają. Bo my nie zaczynaliśmy od tych wyzwań, tylko raczej od diagnozy sytuacji, że wszyscy mają jakieś lekcje dla siebie do odrobienia. I dużo czasu poświęciliśmy na kontakt z uniwersytetami w Europie Środkowej i Wschodniej. I co się okazało? Okazało się, że wcale nie jest tak, że wszyscy stoimy przed tymi samymi wyzwaniami. Są uniwersytety, którymi jak nawiązaliśmy kontakt i współpracę, przykładowo Ljubljana czy Tartu, okazuje się, że oni nie mają żadnego problemu. Tam przejście na daną naukę odbyło się po prostu automatycznie, nie ma ofiar z tego powodu, wszyscy wiedzą, co chcą robić. Jak my mówimy, jakie my wyzwania diagnozujemy w Polsce, to oni mówią, to nie są nasze problemy, możemy wam pomóc merytorycznie, możemy się podzielić wiedzą, natomiast dla nas to nie jest nic, co byłoby żadnym nowym. My praktycznie przerobiliśmy to i podają różne momenty, na przykład w 2010 roku była ustawa w danym kraju, ktoś to zmienił, wymyślił, że na przykład połowa studiów czy połowa programu musi być w ogóle dostosowana do narzędzi online i to sobie w miarę robiono. W Polsce też są takie przykłady, na przykład mniejsze uczelnie, które w ogóle oferowały studia dzienne poprzez internet. I na przykład przez to, że miały wewnątrz siebie taką praktykę i jakąś wiedzę już w organizacji, skorzystano w pandemii i po prostu ci ludzie przejęli trochę pałeczkę organizacyjną nad całością. No ale oczywiście to była mniejszość uniwersytetów. Jak rozejrzeliśmy się i porozmawialiśmy z uniwersytetami w Polsce, Niemczech, w
Czechach, na Słowacji, okazało się, że jednak tutaj mamy wspólny mianownik i ten sposób przechodzenia na zdalną naukę wcale tak gładko nie poszedł i nie idzie i w miarę jak rozmawialiśmy już nadeszło lato, a potem wakacje i dalej wspólnie szukaliśmy tych różnych rozwiązań i powiązań, żeby stworzyć wspólne wyzwania. W efekcie końcowym hackathon, który dzisiaj organizujemy, jest przedsięwzięciem, w którym bierze udział Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Ołomuńcu, Uniwersytet Budapesztański, Uniwersytet w Bonn, Uniwersytet Karola w Pradze i Uniwersytet Masaryka w Brnie oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. I jak już wiedzieliśmy, z kim się partnerujemy i gdzie będziemy robili, to rzeczywiście zaczęliśmy szukać, jakie materiały wypracowano na tych uniwersytetach przez ten czas, bo na przykład czy to w Warszawie Wydział Psychologii u nas poprowadził swoje duże badania, między innymi nad stanem zdrowia psychicznego w trakcie pandemii, również studentów, czy to w Bonn nad obciążeniem nauką w czasie zdalnego nauczania, czy też w Budapeszcie każdy miał jakieś ankiety, badania, wyniki, coś tam sobie posprawdziliśmy. Zaczęliśmy zbierać tą wiedzę, w efekcie końcowym powstał raport, który też łączy tą wiedzę aktualną, ale też z takiej szerokiej perspektywy, co się w ogóle w Europie zmieniło w zdalnym nauczaniu. Raport autorstwa Joanny Mazur, który też jest na stronie hackathonu i to był znowu punkt wyjścia do rozmowy i do zapraszania a specjalistów z tych uniwersytetów, bo nasz hackathon zaczyna się też od dnia inspiracyjnego, gdzie pokazujemy w dyskusji, co się gdzie zmieniło i z kilku miast i z kilku uniwersytetów biorą udział eksperci w dyskusji, co się zmieniło. No i ci eksperci i jakby liderzy tego przedsięwzięcia na każdym uniwersytecie zaprosili studentów. No studentów oczywiście się zgłosiło dwa razy więcej niż mamy miejsc. To jest też niesamowite, pomimo tego, że to wszystko też się działo już na starcie nowego roku akademickiego, potem jeszcze były święta, to wszystko, każdy uniwersytet ma kiedy indziej sesję, kiedy indziej ferie. Musicie wiedzieć, że my zaczynamy dzisiaj hackathon, a jutro jest ostatni dzień sesji na Uniwersytecie w Brnie na przykład i oni powinni iść na wakacje, a jeszcze inwestują swój czas w ten weekend, żeby z nami popracować i powymyślać te rzeczy, potworzyć. No i znowu potworzyć po to, żeby przejąć te dobre praktyki, czy ten kawałek softu, czy może jakiś pomysł na inny scenariusz jednych zajęć, czy inny scenariusz pojedynczego dnia nauki. Ale czy to oznacza, no bo mówisz teraz o włączeniu też społeczności studenckiej, czy też społeczności akademickiej w projektowanie zmian, czy też projektowanie nawet samego namysłu nad tym, jak będzie funkcjonował uniwersytet. Czy uważasz, że to właśnie ten okres pandemii jest takim bodźcem do tego, żeby się włączyć i żeby w imię idei wszystkie ręce na pokład właśnie wykorzystać nasz potencjał do poprawy? Czy to właśnie pandemia wymusiła na nas tę aktywną postawę? Czy obserwowałbyś to już wcześniej, że nasi studenci chętnie włączali się w projektowanie tego typu atrakcyjnych działań na UW? Studenci włączają się chętnie w projektowanie zmian, natomiast te zmiany przez to, że rzadziej mają coś wspólnego z tym, by następnego dnia po zakończeniu wymyślania, robienia jakiegoś prototypu mogły wejść w życie, to nie mają takiego impaktu. Znaczy, jeżeli próbujemy wymyślić sztuczną inteligencję w weekend i to nas motywuje i to jest fajne przedsięwzięcie, to w poniedziałek po tym weekendzie, w którym jest super fajna zabawa, fajni ludzie, nagrody rzeczowe, finansowe, to w poniedziałek oczywiście ci, co wygrają, jeszcze mają power do tego, żeby to rozwijać. Natomiast tutaj mamy taki pomysł, że jak skończy się hackathon, to naprawdę najciekawsze pomysły i ze sponsorami prywatnymi i uczelnianymi, którzy w to wchodzą, my chcielibyśmy rozwijać te rzeczy dalej. Znaczy, że tam przyznamy nagrody rzeczowe, jury się wypowie, ileś osób to obejrzy, wierzymy też, że media to obejrzą i te najciekawsze rzeczy chcielibyśmy dalej wdrażać, więc myślę, że ten impact, ta chęć do tego, żeby wziąć udział, po prostu jest też o czymś innym, jest o tym, żeby realnie zmienić swoje uczenie. Wiesz, to będzie super ciekawa sytuacja. Robimy hackathon, jest 6 uniwersytetów, to wszystko się dzieje pod egidą Uniwersytetu Warszawskiego, iluś rektorów i wicerektorów, jak to jest za granicą, czyli prorektorów, podpisało nam tutaj różne porozumienia i jest z nami w kontakcie, no i to tutaj w Warszawie, czy jakby źródłem, kiedy jesteśmy, wytworzysz jakiś pomysł na zmianę i tą zmianę możemy równolegle wdrażać w Pradze, możemy równolegle wdrażać w Bonn, a możemy równolegle wdrażać w każdym innym miejscu w Polsce, również poza UW. No i to jest chyba takie motywujące też dla wszystkich. A czy jest realna potrzeba takiej zmiany? Czy obserwujesz, że ten hackathon będzie właśnie odpowiedzią na taką potrzebę zmiany
być może znów pandemia jakoś nam ukazała te słabości czy wyzwania, przed którymi stoimy, a może po prostu rozwój nauki w Polsce czy też nauczania w Polsce zmierza w tym kierunku, że ta zmiana w Twojej opinii jest potrzebna? Te wyzwania, które stworzyliśmy, wypływają też z tych badań, które udało nam się albo przeprowadzić, albo zebrać. I rzeczywiście wyzwanie integracji społeczności akademickiej jest niebywałe. Nikt do tej pory nie startował wchodzenia na uczelnię, bycia pierwszym rokiem, z własnego domu, bez przeprowadzenia się do miasta, w którym się studiowało, bo kiedyś nie dało się dziennie studiować, nie przeprowadzając się do Warszawy, Wrocławia czy Poznania. Teraz nagle to jest możliwe. To ma swoje plusy, to ma swoje minusy, natomiast jeżeli chodzi o zintegrowanie się i poczucie ducha bycia we wspólnocie akademickiej, to jest super wielkie wyzwanie. Znaczy, nikt tego nie testował chyba w Polsce w żaden sposób, pomijam te kierunki tych ludzi, którzy rzeczywiście kiedyś wybrali na jakichś uczelniach dzienne studia online. No to na Uniwersytecie Warszawskim chyba takich nie było, więc tutaj jest totalne wyzwanie. Każdy, kto zaczął w tym roku studia pierwszego czy drugiego stopnia, nie spotkał się z nowymi wykładowcami i nie spotkał się z nowymi kolegami, koleżankami, współstudentami. Super wyzwanie. Druga rzecz, czyli zaangażowanie w trakcie teaching learning po obu stronach. Każdy wie, że oprócz tego, że się nie jedzie teraz do pracy i się trochę oszczędza ten czas i niby dzięki temu miało się mieć więcej energii, to monotonne spędzanie czasu przed komputerem okazało się dużo bardziej energochłonne. I kiedy szedłem na tramwaj, a potem na metro, a potem musiałem dojść na uczelnię albo do pracy, te wszystkie różne aktywności jakoś budowały we mnie tą energię. Spędzałem czas w biurze czy na uczelni, potem wracałem i niby to mogłem zmoknąć różne takie przygody. Teraz jest bezpieczniej, trudno zmoknąć, jak się nie wychodzi rano z domu albo jak jest lockdown i w ogóle się nigdzie nie wychodzi praktycznie. Natomiast to jest super obciążające i tam ludzie bez interakcji w trakcie zajęć 45-minutowych, godzinnych, półtora godzinnych, 3-godzinnych, też studia zaoczne, no to w ogóle wyłączają się całkowicie, niby patrzą, niby są. Jeszcze jest cały czas przyzwolenie, czy takie, nie wiem, w Polsce to jest takie dosyć normalne, że ludzie mają wyłączone kamery. No za granicą to jest aż nie jest takie popularne, że jest taka zasada, jest jakaś interakcja. I tu wychodzi na to, że rzeczywiście te zajęcia należy przeprojektować. Już cały cykl, jak patrzymy na tydzień czy na dzień, ale też i każdą godzinę tych zajęć. Wychodzi nam z tych badań, że studenci potrzebują zajęć synchronicznych, to znaczy takich, w których naprawdę no najrzadziej co 15 minut jest jakieś otwarte pytanie. Są też oprogramowania, które roześlą to pytanie. Możesz na nie odpowiadać do mikrofonu, możesz na nie odpowiadać w oprogramowaniu. I po jednej stronie jako student chciałbym jakoś interagować z wykładowcą. Super by było, jakby się udało nawiązać dyskusję, jeżeli grupa na to, jej wielkość pozwala. Z drugiej strony ten wykładowca ma kilka narzędzi do tego, żeby naprawdę jakoś wchodzić w interakcję, też żeby samemu jakoś nie odpłynąć w mówieniu do zielonego, zapalonego światełka. No bo jak wszyscy mają wyłączone kamery, to rzeczywiście tak to wygląda. Więc ta drugie wyzwanie, czyli o utrzymaniu uwagi i skupienia na nauce po obu stronach, jak najbardziej znowu wynika z tego, że potrzeby pandemiczne i przykucie nas do komputerów pokazało, że po obu stronach to jest wielkie wyzwanie, żeby być w skupieniu. No, rozmawiam z Tobą jako szefem działu współpracy w Centrum Współpracy i Dialogu UW, więc z osobą, która na pewno o współpracy ze środowiskiem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym wie wiele, ale czy to, co mówisz, to też nie oznacza trochę, że zmienia nam się na naszych oczach rola uniwersytetu jako akademii, jako tego właśnie miejsca, w którym my pobieramy naukę, tworzymy wiedzę, czy jakkolwiek na początku zadałam taką wątpliwość, bo mam wrażenie, że ta nasza aktywność akademicka też trochę przesuwa się w kierunku, nie powiem rozrywki i angażowania studentów, ale mniej istotne jest dzisiaj, mam wrażenie, tworzenie wiedzy i przekazywanie samej wiedzy, bo ja też jestem wykładowcą, więc z drugiej strony wiem, jak to wygląda, wiedza jest wszędzie dostępna i tak na dobrą sprawę, jeżeli człowiek chce czegoś się dowiedzieć, to on ma nieograniczone możliwości, żeby zrobić to samodzielnie. Ja właściwie nie jestem potrzebna do tego, żeby taką wiedzę przekazywać i może to oznacza, że zupełnie musimy też przeprojektować znaczenie uczelni dzisiaj, bo już nie jest to przekazywanie wiedzy kluczem, tylko właśnie umiejętność korzystania z tej wiedzy, umiejętność krytycznego myślenia. Tak myślę na szybko jako wykładowca, ale to ty jako ekspert na pewno wiesz najlepiej, w którą stronę dziś uczelnia powinna zmierzać, żeby po pierwsze być potrzebna, po drugie jakby tworzyć jednak tę wartość dodaną, której oczekujemy, bo uniwersytety to jest to miejsce, gdzie ta wartość jest tworzona ewidentnie, no a po trzecie, żeby wciąż być w ruchu z odbiorcami, bo przecież też o to nam chodzi, żeby ta interakcja pomiędzy odbiorcami a nami pozostała możliwie aktywna. W którą stronę te uniwersytety powinny dzisiaj zmierzać? Jasne.
Powiem bardziej jako opinię, ale zanim ją wyrażę, to powiem tobie taki kazus, który okazało się, że nasi przyjaciele z Bonn i z Pragi wdrożyli. Okazało się, że kiedy przyszła pandemia, to pierwsze zadania, które wzięły na siebie te uniwersytety, jako tacy trochę starsi bracia w edukacji, to niespodziewanie zajęci się lokalnymi szkołami i nauczycielami średnimi i szkołami podstawowymi w celu pomocy im w przejściu na edukację zdalną. Ci ludzie, którzy są na uniwersytetach, mają trochę większą wiedzę, zresztą tam są też dorośli ludzie, nie? No bo są studenci, którzy dosyć dobrze posługują się narzędziami digitalowymi. Nagle się okazało, że zmonitorowały te organizacje, czyli te uniwersytety, w sobie taką wielką moc, którą mogą przekazać dalej. I wiadomo, wszyscy się próbowali zajmować sobą, jakoś tam zastanowić się, jak długo to będzie trwało i personalnie, i organizacyjnie, jak coś ratować. A te dwa uniwersytety za cel postawiły sobie dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, które są. I to nie dlatego, że jest wielki wydział informatyki. Uniwersytet WPL ma wielki wydział pedagogiki, a nie informatyki. Ale ci ludzie rzeczywiście wzięli odpowiedzialność za środowisko edukacyjne lokalnie, czyli w swoim mieście. To jest niesamowita rola uniwersytetów, tych dwóch, oni opowiadają nam te przykłady. Zresztą pozostali z tymi nauczycielami, z tymi szkołami w kontakcie, oni ich suportowali również w wakacje i to narzędziowo, w pomysłach na przenoszenie zajęć dla uczniów. No, super rola uniwersytetu, która mam wrażenie była jakąś minimalną rolą, żeby brać tam, tak jak ja rozumiem, często uniwersytety się interesowały licealistami, no bo to był przyszły narybek studencki. Tu zupełnie oni wzięli odpowiedzialność. Już niezależnie co poszczególne kraje na poziomie ministerstw robiły z zdalną nauką, uniwersytety powiedziały, my mamy moc, przyjdziemy do was, będziemy próbowali, żeby u was się udał ten proces przejścia na zdalną naukę. Wspaniała rzecz. Natomiast tak, prócz tego, że można pomagać i dzielić się wiedzą ze środowiskami właśnie dookoła i również edukacji, no pandemia dała dwie rzeczy nam tutaj jako wykładowcom i organizatorom życia studenckiego, tego formalnego i tego mniej formalnego. Jako, że pandemia jest ogromnym zagrożeniem również psychicznym i 68% ludzi ma poczucie większego strachu, a 30 kilka ma zwiększone stany depresyjne, no to rzeczywiście fajne zajęcia, bycie w grupie ludzi, jakieś minimalne nawet cele dzienne, tygodniowe, pomagają dosyć zdrowiej przejść przez etap zamknięcia, pandemii, zdalnego nauczania, braku kontaktu fizycznego z ludźmi. Ta rola, gdzie uniwersytet może być w jakiś sposób remedium na pandemię, fajnie prowadzone zajęcia, ciekawe. Oczywiście się wiąże też w jakiś sposób z odpuszczeniem tych wszystkich celów dydaktycznych i to niezależnie, czy jesteśmy w podstawówce, w liceum, czy na uniwersytecie. Ta wiedza trochę inaczej płynie, trochę inaczej jest rozliczana. To rzeczywiście tak taktycznie, dopóki trwa pandemia, mogłoby w wielu miejscach jest być po prostu fajnym remedium na te czasy. I duża rola w tym i wykładowców, i organizatorów tej nauki, ale i też współstudentów, czy im się chce. I organizacje studenckie też organizują w jakiś sposób to życie. Tak jak patrzyliśmy na tą integrację pierwszoroczniaków, też nam to w jakiś sposób pomogło. I to jest taka jedna rola uniwersytetu. Druga rola uniwersytetu to jest rzeczywiście powiązanie naszego świata ze światem biznesu, czy ze światem innowacji społecznych. Teraz w ogóle nie ma problemu, żebyśmy sobie zrobili zespół Polska, Stany, Niemcy i czy on jest naukowy, czy on jest projektowy, jeszcze zaprosić do tego sponsora, a nam się akurat w Cywidzie też udaje, bo biznes też wspomaga naszą pracę i dokładnie mamy wsparcie biznesu również w organizacji hackathonu. Tu ukłony z mojej strony do Pfizer Polska, który jest głównym sponsorem hackathonu. I zorganizować sobie taką grupę i naprawdę zrobić jakiś projekt. On może być trochę naukowy, on może być z wykorzystaniem wiedzy, którą się otrzymało na uniwersytecie, natomiast infrastruktura, która jest na uniwersytecie, powiązania międzyludzkie, no bo ja dzięki tobie, jeżeli jesteś moją wykładowczą, naprawdę szybciej odnajdę kogoś, kto zajmuje się tym, co ja bym chciał się zajmować, na uniwersytecie, na którym ty byłaś, na przykład na stażu naukowym albo postdoku i tak dalej. I ty mi to wskażesz, jesteś super moją po prostu opiekunką tej sytuacji. Organizujemy sobie 3 uniwersytety i to nie musi być wielki grant laboratoryjny. Tu chodzi o to, że ludzie nie podróżują. Nie? Nie ma. Erasmus chyba praktycznie nie działa w jakiś sposób, albo jak działa, to w bardzo okrojonym tempie. Ludzie sami rezygnują z tych wiązów. Naprawdę można to robić na co dzień. I my jako uniwersytet mamy tą infrastrukturę technologiczną. Jest kilka miejsc, w których my współpracujemy jako Centrum Współpracy i Rozwoju, które na przykład jako pracownie różnego typu na Wydziale Fizyki wypożyczają studentom swoje hardware'owe rzeczy.
Więc z jednej strony mamy super infrastrukturę, internetową, no i mamy super infrastrukturę ludzką. Znaczy, że ja mam się kogo poradzić na moim wydziale, żeby w tym czasie, w którym jestem trochę zamknięty, zrobić coś innego, a może i byśmy wpadli wspólnie na pomysł, jak zrobić międzywydziałowo coś albo międzyuniwersytecko. I jeszcze biznes też chce się rozwijać, szuka sposobów. Uniwersytet, który jest zdigitalizowany i umie sobie wewnętrzne procesy zrobić i zewnętrzne, super odpowiedzią dla biznesu. To tak szybko jeszcze powiem, jak rozmawiamy z biznesem, dlaczego warto z nami współpracować i dlaczego warto wspierać nasze działania na rzecz Future Education, tak jak jest to tytuł hackathonu, no to ten biznes wie, że oni też mają dział HR-u i oni też się uczą wewnętrznie i wewnętrznie tam szef uczy swój zespół, a zespół uczy się nawzajem, więc jak wypracujemy coś ciekawego na hackathonie, no to oni też na to będą patrzyli i jeżeli to będą super nowe schematy, czy scenariusze, czy jakaś postawa prowadzącego, nie wiem, format, no to oni chętnie będą z tego czerpali, to jest ich inwestycja, no bo oni też myślą, jak zmieniać tą edukację, czy uczenie się wzajemne wewnątrz firm. Tomku, no przepiękny jest ten obraz uniwersytetu, który namalowałeś i ogromnie się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać i posłuchać Ciebie jako zupełnie innej perspektywy akademickiej niż te, których do tej pory słuchaliśmy. Przede wszystkim byli to wykładowcy i akademicy, którzy prowadzą badania. Ty nastawiony na współpracę z otoczeniem i czerpanie właściwie z tego potencjału badawczego, który my tutaj jako studenci i naukowcy próbujemy wypracować. I ta piękna sentencja o uczelni jako remedium na pandemię, czy też na te kryzysy pandemiczne, które nas spotkały w ostatnim roku, to chciałabym wierzyć, że 2021 rok będzie właśnie przestrzenią do pokazania, że nasza uczelnia może być dla nas remedium, ale też stworzyć nam rozmaite szanse do tego, żeby wykorzystać te możliwości i potencjały, które każdy z nas ma i każdy czymś bierze udział, co może być wartościowe i dla uczelni, i dla niego samego. Tu musimy postawić kropkę, ale wierzę w to, że wrócimy do tej rozmowy i do rozmowy też o szansach, które studenci, nasi studenci uniwersyteccy mają w tym kontekście współpracy na szeroką skalę na uniwersytecie. Za tę rozmowę bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Szymański, związany z Inkubatorem Przedsiębiorczości, ale przede wszystkim z Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, a niebawem wykładowca na socjologii cyfrowej, więc będziecie Państwo mieli okazję poznać Tomka w wielu odsłonach. Tymczasem trzymamy gorąco kciuki za Wasz hackathon i za wyniki Waszego hackathonu, bo mam nadzieję, że będą niebawem implementowane w naszym akademickim życiu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. W niedzielę już będziemy mogli pokazać wyniki pracy zespołów, które przejdą przez ten hackathon. Zespoły są międzynarodowe i myślę, że pomysły też będą do nich implementowania we wszystkich krajach. A my słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci. Tu Radio Campus.